Myślę, że raj robimy, stworzymy sobie sami, niezależności od miejsca. Dziękuję życiu, że znalazłam się tutaj, bo rzeczywiście znalazłam mój raj. Ile godzin dziennie wychodzi ci średnio leżenia na plaży? Zero. Nie mam czasu. A kiedy ostatnio byłaś, żeby tak sobie, nie wiem, z książką 2-3 godziny poleżeć na plaży? Kiedy to było ostatnio? Kiedy to było? Nie wiem, nie pamiętam. Po raz kolejny witamy na kanale Polacy w Ameryce Łacińskiej. Na wstępie zaznaczył, że tradycyjnie chcielibyśmy przeprosić nasze panie polonistki za znęcanie się nad językiem polskim, ale czym lepiej wychodzi nam posługiwanie się obcym językiem, to niestety jest to zawsze kosztem polskiego. Ale wracamy do głównej części programu i dzisiaj znowu jesteśmy na Wybrzeżu Karaibskim w Panamie. Tym razem naszym gościem jest osoba, która poszła na całość i nie to, że tylko zadomowiła się na dobre tropikalne miejsce, które sobie wybrała, ale jej opanowała perfekt język, zresztą nie jeden, i prowadzi z powodzeniem biznes tam, gdzie wy przyjeżdżacie na wakacje. Aniu, witamy na kanale. Witam, dzień dobry. Aniu, pomęczymy ciebie dzisiaj w twoim języku ojczystym i w moim, tak więc skąd jesteś z Polski? Jestem z Torunia. Jak do tego doszło, że znalazłaś się z Torunia w Panamie, gdzieś na plaży w Bocas del Toro, od razu zdradzę, gdzie jesteś, nie? Jak to do tego doszło? A, to taka bardzo długa historia. No, tak się stało. Kilkanaście lat we Francji i ostatnie 6 lat tutaj w Panamie w każdym razie. To kiedy w sumie wyjechałaś z Polski? Który to był rok? W 1990 roku. W 90 roku, no to już jesteś dobre 30 kilka lat poza Polską. Aniu, to w takim razie, jak często masz do czynienia z językiem polskim, będąc gdzieś tam w rogu Panamy? No powiedzmy, że rozmawiam po polsku z moimi rodzicami cały czas, którzy aktualnie mieszkają w Polsce. Mam też kilka znajomych tutaj w Bocas del Toro, mamy taką małą Polonię. Jest nas może 5-10, nie więcej, ale za każdym razem jak się spotykamy, kontynuujemy mówić po polsku, a po prostu też od czasu do czasu mam klientów z Polski i cała przyjemność po mojej stronie praktykować polski język, oczywiście. I co teraz w ogóle robisz w Panamie, oprócz tego, że wiadomo, wylegujesz się po całych dniach na plaży, czy coś jeszcze oprócz tego robisz? Mam taki mały hotelik tutaj, który jest Bed and Breakfast, 4 pokoje na samej wodzie, na Morzu Karaibskim, z gwiazdkami, z przezroczystą wodą, no i oczywiście z klimatem tropikalnym. Ale to już jak długo masz ten hotelik? Około 6 lat. 6 lat? No to kawał czasu. To jak 6 lat temu przeprowadziłaś się do Bocas del Toro. Bocas del Toro to jest taki kąt Kanady na granicy prawie z Kostaryką na północnym zachodzie. I to 6 lat temu. Dokładnie. Jak duża Polonia była wtedy w Bocas? Prawdę mówiąc, nie było jeszcze wtedy Polonii. Po latach każdego roku przyjeżdżają tutaj ludzie, którzy się instalują, są ludzie, którzy są po długich podróżach światowych, którzy chcą odpocząć i znajdują powiedzmy ten Bocas tak wspaniałym miejscem, żeby tu sobie usiąść na jakiś długi czas, ale też mamy taką formę emigracji, gdzie przyjeżdżają rodziny, które chcą tutaj sobie zrobić nowe życie. Aniu, z tych takich ekspatów z innych krajów, to najwięcej macie z jakich krajów? A tutaj w Bocas jest bardzo ciekawy statut, bo po prostu jesteśmy tutaj międzynarodowi. Mamy dużo Amerykanów, mamy Kanadyjczyków, mamy Niemców, mamy Hiszpanów, Argentyńczyków, Wenezueli, z Kolumbii. Jesteśmy po prostu światowymi ludźmi i tutaj wszyscy żyjemy w zgodzie z naszymi różnymi kulturami. To na przykład w życiu socjalnym mieszkając tam, no, na przykład tak w pracy używasz języka hiszpańskiego, z rodzicami rozmawiasz po polsku. Jak spotykasz się ze znajomymi, nie wiem, Amerykanami czy Kanadyjczykami, to w jakim języku to wtedy? To zależy od większości. W tym sensie, że jeżeli ktoś nie mówi w jakimś języku, który jest główny, próbuje się dostosować do osoby, ale czasami możemy też, mogę prowadzić dyskusję w trzech językach w tym samym czasie. To jest też możliwe dla mnie. No to ja ci zazdroszczę, bo znam tylko 2 języki i twardo przy tym stoimy, że trzeciego się nie nauczymy, choćby nie wiem co. No to ty jesteś taką gorącą linią lokalną, że jak ktoś spotyka kogoś innego i chce pogadać, a nie znają tego, nie mają tego wspólnego języka, no to szybki telefon do ciebie, no bo Ania zna chyba wszystkie języki, jakie są tam na miejscu. No wszystkie nie, ale próbuję pogodzić się ze wszystkimi, żeby wszyscy mogli po prostu prowadzić dyskusję wspólnie. Na tym polega rzecz. Dostosować się do każdego, nie?
Ale wiesz co, jest to takie ciekawe, ponieważ prowadzisz ten hotelik. Jest tak, że tutaj mamy też sporo Polonii po drugiej stronie, po stronie Pacyfiku, ale tutaj prawie nikt, no może jedna osoba prowadzi coś takiego podobnego jak ty, ale tak na to, no bo tutaj wiesz, mieszka się na emeryturze albo szukają innej pracy i żeby właśnie prowadzić taki hotelik, no to zbyt wiele osób tutaj tego nie robi. I teraz to tak łatwo było? Przyjechaliście z takim planem, żeby od razu otworzyć ten hotelik? Czy wam potem, nie wiem, wyszedł ten plan już w trakcie, jak tutaj byliście? Nie, taki był pierwszy plan, otworzyć taki B&B i przyjmować klientów z całego świata. To był nasz pierwszy pomysł i który się zrealizował. Ale to tak prywatnie się zapytam, to był nasz pierwszy pomysł, to znaczy wtedy przyjechałaś z chłopakiem, z mężem, jak to było? Z moją rodziną, z dwójką dzieci i z moim mężem. Aha, i teraz dwójka dzieci jest ciągle w Bokas, czy rozjechały już się pomału? Nie, powiedzmy, że moja córka 23-letnia ma już swoje życie, żyje sobie tutaj z lokalnym chłopakiem i ma pracę, a mój syn pracuje w Panama City na statkach z moim mężem. Aha, no to no tym są wszyscy są w Panamie, no to w miarę blisko. Aniu, teraz tak. Wytłumacz plusy i minusy, na czym polega prowadzenie takiego hoteliku? Jest tak, że ktoś na przykład z twojej rodziny padłby na pomysł, że o, wchodzę w życie dorosłe i wiesz co, widzę jak moi rodzice tutaj żyją sobie w Polsce, a ja bym miał taką, nie wiem, takie marzenie, że ja właśnie chciałbym gdzieś tam na Karaibach, a że mam całe życie przed sobą, sobie pojadę i tak samo jak ciocia Ania sobie kupię też, kurczę, kawałek ziemi, będę prowadził hotel i wszystko będzie fajnie. Jaki jest twój komentarz? A, znaczy to tak wszystko ładnie wygląda, ale oczywiście są dobre i złe strony, jak wszędzie. Myślę, że raj robimy, stworzymy sobie sami, niezależności od miejsca. Co jest ciężkie w pierwszych momentach tutaj w Panamie, to naprawdę zmiana kultury, podejścia, mentalności. Po prostu życie jest inne, nie jest lepsze, nie jest gorsze, jest zupełnie inne i działa na innych statutach i na innych sposobach. I dlaczego akurat wybraliście Panamę? Czy braliście pod uwagę jakieś inne miejsca, żeby się z Francji przenieść do ciepłych miejsc? Tak, pierwszy plan był, żeby się przeprowadzić do Azji Wschodniej, Południowej, przepraszam, ale to nie wypaliło z powodów trudności utrzymania papierów i inwestycji bezpiecznej i po prostu Panama stała się punktem, który nam pozwolił właśnie zrealizować te marzenie na tej podstawie, że po prostu w tych czasach, powiedzmy te 6 lat temu, jak żeśmy tu przyjechali, było po prostu łatwo zrobić papiery, jak to się mówi, pobytowe, otworzyć konto, no i oczywiście przelać tę ciężką pracę z tych wszystkich lat w tej Francji bezpiecznie na konto i zainwestować tutaj i mieć bezpieczność, że to, co zainwestujemy, będzie naszym. Nie tak, jak się dzieje w innych krajach, że potrzebne są powiedzmy lokalni ludzie, którzy muszą wejść w swoją firmę, to jest tylko jedynym sezam, żeby istnieć w tych innych krajach, co nie jest przypadkiem tutaj w Panamie. Ale to które kraje braliście pod uwagę w Azji Południowa? Azja to może być Sri Lanka, Tajlandia. Tak, Tajlandia i Indonezja przede wszystkim były naszym pierwszym planem. I na przykład wspomniałaś, że to było 6 lat temu, ale to sytuacja się zmieniła. Na przykład już teraz jest perspektywa, żeby właśnie tam się przenieść, czy na przykład też ciągle za bardzo nie ma? Znaczy nie, cały czas Panama proponuje bardzo dobre propozycje dla emigrantów, dla osób, które chcą zmienić życie, ale po prostu co się zmieniło, to są podstawy otrzymania papierów pobytowych, bo po prostu prawo się troszeczkę zgorszyło i nie jest tak jak łatwo, jak kiedyś było. Na dzień dzisiejszy państwo panamskie wymaga pewnych możliwości finansowych, żeby tu po prostu instalować, żeby tu mieszkać. Kiedyś było zupełnie inaczej, można było wejść do pierwszego banku z paszportem i otworzyć konto za $150. Dzisiaj potrzebne jest 250 tysięcy. Aniu, akurat jest tak, że jak patrzy się na mapę akurat tego regionu, w którym mieszkasz, no to widzi się, że o, taka bardzo długa linia brzegowa, no to jest w Meksyku i ten Meksyk, no to jest taki znany, ale akurat w Meksyku nie ma możliwości, że obcokrajowiec może kupić chyba, z tego co pamiętam, do 5 kilometrów od wybrzeża nie możesz kupić posiadłości. Czy w Panamie są takie podobne ograniczenia, czy ich nie ma?
Znaczy, są trzy statuty tutaj zakupów własności. Jest ziemia, jak to się mówi, z tytułem własności, jest prawo do własności i są koncesje tak zwane, które jest to na podstawie wynajęcia od państwa brzegu morza za oczywiście kwotę takiego, po prostu płacimy rocznie taką jakbyśmy rentę, coś takiego dla państwa, które nam pozwala mieszkać i budować na wodzie. Bo w Panamie prawo jest takie, że wszystkie brzegi są publiczne do 10 metrów od wody do ziemi. Aha, no to w takim razie, jak ja bym na przykład się uparł i bym stwierdził, ale ja jednak chcę, tam jest taka fajna wysepka, gdzieś nikt tam za bardzo nie mieszka, a ja się uprę i kupię sobie kawałek tej wyspy, jakąś działkę i będę miał ten dostęp do wody, to ja mogę kupić czy nie mogę? I to będzie moja własność. No akurat znaczy, może nie te 10 metrów to jest taki plaży, system. Ale... Powiedzmy, własność nie jest nigdy na 100%, bo koncesje na wodzie są, należą do państwa, ale to jest taki jakby wynajem na 20 lat, powiedzmy, który może być oczywiście odnowiony przez na następne 20 lat i tak dalej z górki, nie? Ale to coś innego słyszałem, to tutaj musimy wyjaśnić, bo mamy dwie różne opinie, ale chyba mówimy niedokładnie o tym samym, bo tutaj jest tak, że w Panamie masz rację, plaże są publiczne, wszędzie są publiczne, może inaczej. Nie wszędzie jest dostęp do tych plaż. Jak to jest droga prywatna, no to co z tego, że ta plaża jest publiczna, jak nie ma jak dojść do tej plaży, no to, to wtedy ona jest taka bardziej prywatna. Ale jeśli chodzi o taki status tych domów, które kupuje się na plaży samej, to ja tutaj widzę, że oni to kupują na stałe i to jest ich, ten dom, ten dom. Znaczy, powiedzmy, dom należy do osoby, ale ta woda, na której ten kawałek wody, tego wybrzeża, na którym jest wybudowany dom, należy do państwa i po prostu my wynajmujemy ten kawałek tego morza na 20 lat. Mamy pozwolenia, które wszystko są legalnie zrobione i z papierami wszystko jest uzgodnione z państwem. Płacimy po prostu taki wynajem za okupację tego kawałka plaży czy wody. Ale chciałam tylko to coś powiedzieć dokładnie. Ci, którzy zamykają plaże, które je prywatyzują, to jest po prostu kwestia układów między osobami prywatnymi czy firmami i państwem. Bo generalnie i tak jest, wszystkie plaże muszą być otwarte, co najmniej musi być dostęp wolny dla publiczności na przejście i dostęp do wody dla każdej osoby. Ale coś takiego powiedziałaś mi zupełnie innego, co po raz pierwszy słyszę i też nie wiem, czy się za bardzo rozumiemy. Jest tak, że tutaj można kupić wbrew pozorom, podobnie jak w Kostaryce, jak nawet w Kolumbii, można kupić działkę i wybudować sobie dom nad morzem. I to jest prywatna działka, ona nie jest państwowa. Ta plaża jest państwowa, ale dom i działka, no to mogą być w zupełności prywatne. I tak chyba dokładnie też jest na bokas. Okej. Okay. Czy jak analizowaliście wtedy, gdzie macie się przenieść i na przykład opcja Azji wam odpadła, to bardziej skierowaliście się w tą stronę? Czy braliście pod uwagę jeszcze jakieś inne kraje w tym regionie? Tak, zwiedziliśmy Kostarykę, ale która okazała się nie dla nas po prostu i kwestią powiedzmy takiej, przepraszam, jeżeli mogę, nie mogę to powiedzieć, kolonizacji amerykańskiej, stylu życia, no i też inwestycje i życie w Kostaryce jest bardzo drogie w porównaniu do Panamy. No i po prostu też chcieliśmy coś, co było bardziej takie autentyczne, mniej zabudowane, bardziej dzikie, bardziej między plażą a dżunglą, nie zupełnie w takiej urbanizacji. A na dzień dzisiejszy Kostaryka jest pięknym krajem do tej pory, ale są pozytywne i negatywne punkty i oczywiście ta hyperurbanizacja nie była naszym planem pierwszym. Każdy, kto robi taką analizę albo taką pracę domową przed taką ważną decyzją życiową polegającą na zmianie kraju, to bardzo często popełnia jakieś błędy. Myśmy też, wydawało się nam, że już wiemy wszystko, a potem się okazało na miejscu, no niektóre rzeczy to odkryliśmy dopiero jak tutaj byliśmy. Co u ciebie takiego było, że na przykład planowaliście, no to prawda, dobór tego miejsca, ale jak już zamieszkałaś tam, i na przykład potem już po tych kilku miesiącach stwierdziłaś, o, tego akurat nie brałam pod uwagę. Co takiego było? O, mam to bym miała milion różnych przypadków, ale rzeczywiście między tym, co sobie wyobrażamy w pierwszym momencie, w tych snach, w tych planach, to tak jak my sobie to wyobrażamy i przyjeżdżamy na wakacje, czy nawet z planem, powiedzmy, zainstalowania się tutaj,
to jest normalne, że po prostu to, co my sobie wymyślamy, to, co planujemy, nie, nigdy praktycznie na 100% nie sprawdza się, bo wchodzą w to też fenomeny zewnętrzne. No nie wiem, po prostu tutaj na wyspach na przykład dostęp do szczególnych artykułów budowlanych, czy do jedzenia, czy no nie wiem, rozmaitych rzeczy, sam fakt, że jesteśmy na wyspach, że dojście do niektórych artykułów, czy do których może łatwości przyjazdu, przywiozdu, sprowadzenia, czy coś takiego, mogą być też punktem negatywnym, ale mimo wszystko zawsze tutaj możemy znaleźć jakąś wyjście, żeby po prostu wszystko było dobrze. Po prostu, jak to się mówi, moim słowem tutaj jest, musisz się inwentować, nie wiem jak się mówi po polsku, musisz po prostu wymyślać codziennie coś i szukać system taki, żeby zdziało się, żebyś doszła do celu, bo po prostu nie masz innych możliwości. To jest tak, może można powiedzieć, trzeba mieć złote rączki, trzeba mieć złoty mózg i trzeba się szybko możliwie obrócić. Bardzo dobra odpowiedź. Czy w związku z pracą, jaką masz do czynienia na przykład z polskimi turystami, jakich widzisz? Czy polscy turyści różnią się od turystów z innych krajów? Nie mogę tego powiedzieć, bo po prostu ja tutaj przyjmuję turystów z całego świata, dokładnie z całego świata i nie mogę powiedzieć, czy polscy klienci są więcej czy mniej. Są na dzień dzisiejszy ludźmi otwarci, ciekawymi życia, którzy mówią też biegle w językach, szczególnie po angielsku i się dostosowują i mają też ciekawość, żeby po prostu poznać ten kraj i dowiedzieć się najwięcej informacji. Jedyna sprawa może mogłaby być z jedzeniem i ze śniadaniem, ale tak jako Polka po prostu też umiem się po prostu dostosować do naszych klientów, no i tą kanapkę z kiełbasą na to śniadanie postawić. Ale tutaj akurat zadam Ci pytanie i to będzie takie trochę podchwytliwe, ponieważ akurat pracujesz w tego typu biznesie. Otóż mam znajomą, która prowadzi taki hostel w Panama City. On jest taki bardzo, bardzo duży, no ale w Panama City każdy przylatuje, więc tam akurat obrót mają taki bardzo duży. I zadałem jej takie pytanie. Jak weźmiesz te wszystkie narodowości, wszystkich swoich klientów, turystów, których tam masz, którzy z nich, jaki kraj narzekają najbardziej? Jak ci się wydaje? A więc mając podwójne obywatelstwo polsko i francuskie, mogę powiedzieć, że francuscy klienci są najbardziej skomplikowani, bo porównują wszystko do francuskiej kultury. Ale po kilku momentach i rozmowach z nimi możemy doprowadzić do tego momentu, że muszą sobie zdać sprawę, że po prostu nie możemy wszystkiego związać z kraju, z którego jesteśmy. Trzeba też się otworzyć mentalnie, psychologicznie na nowość. I zazwyczaj wszystko jest dobrze. Ale ja słyszałam inną odpowiedź trochę, ale może dlatego, że ty masz akurat troszkę inną klientelę. Jest tak, że tam znowu, ale tamta osoba ma bardzo dużo klientów backpackers. No to wiesz, u ciebie akurat, no to być może Francuzi, Europejczycy, ale ona wspomniała coś takiego, że wszystkich z całego świata najbardziej narzekają ci z Izraela. Dlaczego? Nie wiem. No ja mogę odpowiedzieć na to pytanie. To jest chyba też kwestia kultury. Prawdę powiedząc, tutaj w Bokas nie są klientami dobrze widzianymi, bo brak im po prostu tej kultury i tego szacunku do lokalnych ludzi, czy nawet dla nas, pracowników w świecie hoteli i restauracji, mają powiedzmy takie swoje manery, takie sposób bycia, który nie zawsze koresponduje z tym, co my jesteśmy. Czy to jest, czy w restauracji, czy w hotelu, mają niestety tą taką żyłkę do negocjacji za wszystko. Wszystko najtaniej, wszystko jak najtaniej, nie chcą płacić za nic i wszystko by chcieli za darmo, ale też trzeba po prostu ich poprowadzić i wytłumaczyć, że ten pan, który przepływa statkiem za dolara, nie może wziąć 50, pół dolara za to, bo też musi zapłacić za benzynę i to musi z tego wyżyć. Więc ja bardzo mam taki teren psychologiczny i próbuję pogodzić wszystkich ze wszystkimi, bo na tym polega cel, żeby jakikolwiek klient z jakiegokolwiek kraju musi dla mnie spędzić dobry moment i partycypować też do ekonomii lokalnej, bo na tym polega nasze życie. W Bokas jesteśmy uwiązani z turyzmem na 80-90%. Więc cała ludność lokalna, czy obcokrajowcy, którzy tutaj mieszkają i też mają biznes, muszą też z tego żyć. Więc jak to się mówi, jak masz mało pieniędzy, no to masz mały
małą korzyść. Jak chcesz to dorzucić, będziesz miał lepszy serwis. Ale czasami ludzie myślą, że przyjeżdżając tutaj, mogą wykorzystać lokalnych ludzi tutaj, bo takie jest inne podejście po prostu. Ale nie chcę, żeby to było ubrane jako coś bardzo radykalnego. Ja uwielbiam wszystkich klientów z jakiegokolwiek kątku świata. I też nie można, powiedzmy, generalizować wszystkiego, bo to nie jest też kwestia, skąd ta osoba jest. Myślę, że zależy też od osoby. Aniu, jakie są ceny nieruchomości w okolicach Bocas del Toro? Nie ma tam mieszkań, tylko domy, ale taki średni dom, na przykład z dwoma sypialniami. Jaka jest cena zakupu i jaka jest cena wynajmu? Aha, więc aktualnie w Bocas jest bardzo trudna sytuacja mieszkaniowa, bo jest bardzo ostatnio po COVID-zie jest bardzo duża emigracja ze wszystkich stron świata tutaj aktualnie w Bocas i rzeczywiście rynek mieszkań i domów jest bardzo ubogi, mimo wszystko, że są aktualnie inwestycje i ludzie konstruują takie małe budynki z mieszkanami na wynajem na dłuższy czas, bo większość wynajmuje sezonowo, im się to po prostu więcej opłaca. Powiedzmy na zakup takiego domu z dwoma sypialniami, z dwoma łazienkami, w zależności gdzie ten dom jest usytuowany, jeżeli jest na głównej wyspie, gdzie jest całe centrum i wszystko się tam dzieje, trzeba liczyć mniej więcej 450 tysięcy dolarów. No ale oczywiście czym się idziemy dalej, na inne wyspy, ceny spadają, ale życie też jest zupełnie inne. Są komplikacje z dojazdem, trzeba mieć statek, bo nie ma tutaj dróg, nie ma autostrad, naszym pojazdami są statki, więc to zależy też od każdej osoby, jaki styl życia sobie wyobraża, ale ceny, taka bardzo duża spekulacja jest od 5 lat w Bocas, bardzo, 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 bardzo drogi jest teraz na dzień dzisiejszy rynek domów i mieszkań. Ale to, żeby przemieszczać się między wyspami, to trzeba koniecznie mieć statek, czy na przykład łódź motorowa też może być ok? Znaczy, ja mówię o łodziach motorowych, tak zwanych lanczach tutaj. No, ale w zależności od odległości, są wyspy, co są 5 minut od centrum, ale są takie, co są pół godziny. Więc życia i logistyka z tego życia nie jest ta sama. Ale to, co akurat wspomniałaś, że tam teraz bardzo dużo osób przyjechało do Bocas i tam są problemy akurat z tym, żeby znaleźć miejsce. Myśmy też zauważyli, po raz pierwszy od 9 lat, my mamy tutaj całkiem sporo osób i to jest tak, że o tej porze roku jeszcze nigdy nie było aż tyle osób. To wcale nie znaczy, że ich jest dużo, bo tutaj było bardzo pusto, a teraz jest pusto tylko. Mhm. Ale to jest tak, wszędzie chyba akurat w Panamie to widać już teraz. Jakie masz plany? Gdzie siebie widzisz za 5-10 lat? O, nie wiem dokładnie. Na razie chcę zostać w Bocas. Dziękuję życiu, że znalazłam się tutaj, bo rzeczywiście znalazłam mój raj. Na dzień dzisiejszy mam plany na krótki czas otworzyć coś innego, zupełnie innego niż mały hotelik, który mam, który tutaj otworzyłam, który sprawiłam. Na razie chcę zostać w Bocas, bo życie zewnętrzne, czy to jest w Panamie, w dużych miastach, czy w innych krajach, na dzień dzisiejszy mi nie odpowiada, więc nie jestem jeszcze gotowa, powiedzmy, między tymi pięćmi, na przykład na pewno na te 5 lat nie mam na razie żadnych opcji innych, ale nie tracę tej żyłki, że wiem, że mam nadzieję, że jeszcze gdzieś się indziej przeprowadzę na inne miejsce w świecie. Ale Aniu, nie oprę się akurat takiemu pytaniu, bo to jest typowe dla osób, które mieszkają gdzieś na plażach. Ile godzin dziennie wychodzi ci średnio leżenia na plaży? Zero. Nie mam czasu. A kiedy ostatnio byłaś, żeby tak sobie, nie wiem, z książką 2-3 godziny poleżeć na plaży? Kiedy to było ostatnio? Kiedy to było? Nie wiem, nie pamiętam. No, jednym słowem, te może marzenia trochę się tak mijają z tą rzeczywistością, one są takie nie do końca. Znaczy moim marzeniem nie jest leżeć na plaży z książką, bo by mi się to szybko by się znudziło. Aniu, super się rozmawiało, dziękujemy, że chciałaś nam opowiedzieć o twojej przygodzie i o Panamie i powodzenia w konsekwentnym leżeniu na plaży jeszcze raz i delektowaniu się tym życiem. Dziękuję bardzo. W międzyczasie zapraszam do nas, do Rywy tutaj, do Bocas del Toro, do naszego raju. Witamy i będziemy szczęśliwi poznać nowych gości z Polski i żebyśmy mogli im tak też ułatwić pobyt tutaj, żeby skorzystali jak najbardziej z tego miejsca. I dziękuję za rozmowę.
I Aniu, czy to będzie ok, że ja wrzucę jakieś namiary na to twoje miejsce tam A pod bardzo tym video? chętnie. Ok, Bardzo chętnie. świetnie, świetnie. No to hej, Aniu, dzięki jeszcze raz i trzymaj się. No, na razie. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że jak znajdę się w Panamie, że zobaczymy się osobiście, że poznamy się. No.